zatem przystępujemy do konkursu numer 2 pod tytułem Pierwszy Parkour. I na chwilę, a właściwie po prostu przekazuję głos do jury. Jest na parkour, poproszę Nataszę Zielińską na koniu Black. Zawodniczka się ukłoniła. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Pierwsze koty za płoty w konkursie numer 2. Parkour wjechała Wiktoria Dankowska na koniu Rebus. W normie czasu, bez punktów karnych. Teraz na parkur zapraszamy Mateusza Dąbrowskiego na koniu Halucynacja.
wielkie brawa, szanowni państwo. Były pewne trudności. Jak widzicie państwo, no uzyskanie porozumienia z koniem nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Na parkurze pojawiła się Marcjanna Sztylka na koniu Chianti. Ominięcie czwartej przeszkody. Ominięcie przeszkody zostało potraktowane jako pomylenie toru. Pomylenie trasy przejazdu, eliminacja zawodnika. Ma prawo do przejazdu. Posłuszeństwa. Dziękujemy za przejazd. No niestety nie udało się zachować prawidłowości przejazdu. Jury również myślało, że przeszkoda numer 4 będzie pokonana. Same byłyśmy zaskoczone. Na parkur zapraszam Amelię Tralewską na koniu Kilimandżaro. Zapraszamy ostatnią zawodniczkę konkursu drugiego, Dorotę Domańską na koniu Baletka. Czy ostatnia zawodniczka odwróci losy tej rywalizacji? Zobaczymy. Kolejny koń ukoronowany pięknym czaprakiem oraz nausznikami. Zawodniczki. Rozstanie się z koniem. No niestety przechwaliliśmy troszkę, podekscytowaliśmy się i... Zawodniczka ma prawo do przejazdu jednej wybranej przeszkody. Najważniejsze, że zawodniczce nic się nie stało. Bardzo dziękujemy. To już wszyscy zawodnicy konkursu numer 2, pierwszy parkur.
To są dla ciebie, Dorotka, oklaski. Otuchy, dobrze szło, a czasami coś się nam też nie powiedzie. Widzę, że jury jest gotowe, a zatem zapraszam zawodników konkursu numer 2 do dekoracji. A dekoracji dokonają panowie prezesi Michał Adamkiewicz, a także prezes senior Józef Szewc. Zapraszam panów serdecznie. Instruktora Krzysztofa poproszę o wprowadzenie uczestników konkursu numer 2 do dekoracji. Drodzy państwo, konkurs numer 2. Pierwszy parkur. Za uczestnictwo bardzo serdecznie dziękujemy. Marcjan Mieszczynka. Dania. Również dziękujemy Dorocie Domańskiej na koniu baletka. Gratulujemy udziału Mateuszowi Dąbrowskiemu. I zbliżamy się do miejsc nagradzanych. Miejsce trzecie. W drugim konkursie pierwszy parkur w dzisiejszych zawodach zajęła Natasza Zielińska na koniu Black. Miejsce trzecie. A zatem mamy pierwsze rozstrzygnięcia konkursu numer 2 i z niecierpliwością oczekujemy na to decydujące. Krótko mówiąc, Wiktoria albo Amelia? Przyjmujemy zakłady. Nie ma wiele czasu. Hazard jest niedozwolony w tym miejscu. Miejsce drugie zajęła Amelia Tralewska na Kilimandżaro. Pierwsze miejsce w konkursie numer 2, pierwszy parkur dzisiejszych zawodów, zwyciężyła Wiktoria Dankowska na rebusie. Wielkie brawa! Czyli jednak ten galop się opłacił, dynamiczne tempo. No i przede wszystkim prawidłowy przejazd, bo to okazało się kluczem do zwycięstwa w konkursie numer 2. Dobrze. Mogę pani dać? Tak, dziękuję bardzo. Czy mam zezwolenie od instruktora Krzysztofa na rundę honorową? Chwileczkę, jeszcze fotoreporterzy. A, przepraszam. Ja wciąż galopuję w tym konkursie numer 2. Drodzy państwo, konkurs numer 3, jak mówiliśmy, nosi tytuł Skacze, bo chce. I jako pierwsza chętna pojedzie Katarzyna Hundert na koniu Korus. Thank you.
Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Widać było na twarzy zawodniczki wielką determinację i skupienie od samego początku, ale widać też było dynamiczne tempo. Zobaczymy, czy to się opłaci w rozrachunku ostatecznym. Na parkur proszę o wjazd Wiktorię Jakubczak na koniu Surdut. Wielkie brawa, szanowni państwo. A na parkur poprosimy Marię Szewc na koniu Dakar. Czasu. Laura Kamińska na koniu RODO. Zapraszamy na parkur. We'll be right back.
niestety nieposłuszenie, spokojnie, niestety eliminacja. Mimo wszystko dziękujemy bardzo zawodnicze za udział, za wytrwałość. Szanowni Państwo, trzeba to docenić. No, mimo, że się nie udało, to jednak zawodniczka wytrwała do końca. Wielkie brawo. Poprosimy o wjazd na parkur Huberta Olszewskiego na koniu Karnawał. A nie tylko o czasie. Trzecie nieposłuszeństwo konia, niestety eliminacja zawodnika. Ma prawo do skoku posłuszeństwa. Hubert, proszę, wybierz przeszkodę, którą chcesz pokonać. Zawodnik rozsądnie wybrał przeszkodę, którą koń pokonał prawidłowo. Jest to większe prawdopodobieństwo, że koń również tej przeszkody nie odmówi. Bardzo mądry wybór. Dziękujemy bardzo za przejazd. Jako zamykająca lista uczestników konkursu numer 3 wjedzie Ania Kaźmierczak na koniu Zekorta. Uśmiech na ustach i ukłon. Możemy zaczynać. Ania, do Przejechała linię startu, ale nie skoczyła przeszkody numer 1. Pominięcie, tak jest. Pominięcie przeszkody to jest. Pomylenie trasy przejazdu, eliminacja zawodnika. Masz prawo do skoku posłuszeństwa. Drodzy Państwo, sytuacje są tak zaskakujące, że za nie mówiliśmy przez moment. Uruchamiamy maszynę drukującą. Jak się okazało, to przewrotny strasznie ten konkurs numer 3, prawda? Bardzo, cały czas nie mogę wyjść z szoku. Szanowni Państwo, przeszkody rosną, bo przed nami już creme de la creme dzisiejszych zawodowców i konkurs numer 4. Powoli zbliżamy się do ceremonii dekoracji zawodników konkursu numer 3, a zatem poproszę o ustawienie się do ceremonii dekoracji. A do dekoracji zapraszam pana prezesa Michała Adamkiewicza oraz pana instruktora Krzysztofa Lubiewskiego. I oddaję głos oczywiście jury. Konkurs numer 3. Skacze, bo chce. Bardzo dziękujemy za udział w tym konkursie. Ani Kaźmierczak na koniu Zekorta. Dziękujemy bardzo Hubertowi Olszewskiemu na koniu Karnawał. Ja bardzo doceniam uczestników, zwłaszcza tych męskich, bo ich jest bardzo mało. Są w mniejszości, są troszkę na straconej pozycji, dlatego że warto docenić to. Dziękuję bardzo za te spontaniczne brawa. Kontynuując, dziękuję bardzo za udział Laurze Kamińskiej na koniu Rodos. Mam nadzieję, że ci męscy uczestnicy nam się zmobilizują na przyszły rok. Drodzy Państwo, miejsca premiowane. Miejsce trzecie. W trzecim konkursie skacze, bo chce i skakała, bo chciała. Katarzyna Humbert na koniu Korus. On chciał skakać trochę mniej, ale skacze z
zrobiła, że mu się bardziej zachciało. Ale myślę, że na podkreślenie zasługuje gracja i jeźdźca, i Amazon. Przepraszam, i konia, i Amazon. Drogie panie, oddychamy. Miejsce drugie. Bo za chwilę się wszystko rozstrzygnie, jeżeli chodzi o ten konkurs. Bez punktów karnych. W domie czasu. Miejsce drugie zajęła Wiktoria Jakubczak na koniu Surdutu. No i wszystko już wiemy. Jednak kciuki taty poskutkowały, prawda? Drodzy państwo, miejsce pierwsze zajęła Maria Szewc na Luju Dakar. Wielkie brawa i wielkie wzruszenie. Mówię o koniach, na których jeździmy, również wysiadałam Dakara stąd, przydomek Luj. Szanowni państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników konkursu numer 3. Chwila dla fotoreporterów. Drodzy państwo, właściwie zawodnicy, myślę, że warto by było na koniec zawodów zrobić sobie wspólne zdjęcie. Także zachęcam. A na razie poprosimy o rundę honorową. W galopie, obowiązkowo w galopie. Mam nadzieję, że wszyscy wysiedzą. DJ, prosimy o muzykę. Uczestnikom dziękujemy i gratulujemy, w szczególności zwycięzcom. Przypominam, że nagrody są do odebrania na wozie pani Jadwigi. Koleżanko Emilio, czy zawodnicy są gotowi? Jest, porozumiewawcze, tak. A zatem oddaję głos jury i rozpoczynamy decydującą walkę w konkursie numer 4. Reszta daje skrzydeł, a jako pierwsza pojedzie Marcelina Masełkowska na koniu Baletka. Wielkie brawa! Brawo! Widać było determinację, skupienie. Przejazd w normie czasu, prawidłowy, bez zrzutki. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Zofię Chrościńską na koniu Juna.
kategorii numer 6 pokonana. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, doskonale widzieliście, że to nie był łatwy przejazd, ale pomyślny, zakończył się sukcesem. Zobaczymy, czy pozwoli to na zwycięstwo, no ale to jest zbyt wielu chętnych do wygrania tego konkursu. Przejazd był w normie czasu, teraz na parkur zapraszamy Laurę Decław na koniu Kilimandżaro. Bezbłędny w normie czasu. No, ten metodyczne podejście może być kluczem do sukcesu, tak sobie myślę. Płynny przejazd, dobre tempo. Opanowanie i myślenie. Poprosimy o wyjazd na parkur Dominikę Kamińską na koniu Chianti. Wielkie brawa! Oj, działo się działo, widać było to podkręcenie tempa. Prawidłowe pokonanie parkuru już chyba nie wystarczy do zwycięstwa, dlatego widać u zawodników no, tę rywalizację, wolę walki. Na parkur poprosimy o wyjazd Natalię Szkoda na koniu poker. Wielkie brawa! Zawodniczka podjęła wielkie ryzyko, walkę z czasem. Czy to się opłaciło? No zobaczymy na koniec. A teraz prosimy o wjazd na parkur Dominikę Maniawską na koniu Black. Dominika już jest.
osoby numer 6. Nie stało, jedź, jedź, dziewczyno. Prawidłowy. Czasami w takich okolicznościach można się rozstać z koniem, także nie polecam. Zawodniczka patrzyła nie tylko co przed nią, ale również i za nią. Obserwowała cały tor. Jeszcze raz wielkie brawa na ten ciekawy gest. Na parkur proszę o wjazd Kajetana Nowak na koniu Tequila. Przeszkoda numer 6. Niestety, dziękujemy bardzo. Chyba wszyscy wstrzymali oddech na ten moment ostatniej przeszkody. No niestety zakończył się zrzutką. Przejazd w normie czasu. Dziękujemy Kajetanowi za przejazd. Prosimy o cierpliwość. A zatem zakończyliśmy już przejazd wszystkich uczestników konkursu numer 4. Pozostaje tylko rozstrzygnięcie tego konkursu. Musimy uzbroić się w cierpliwość, no bo tak jak wspominałem wcześniej, rywalizacja była bardzo zażarta. Już wkrótce zobaczymy, jakie zapadną rozstrzygnięcia. Dziękuję bardzo instruktorowi Krzysztofowi za wprowadzenie uczestników konkursu numer 4. Do ceremonii dekoracji konkursu numer 4 poproszę pana burmistrza, pana Patryka Mikołajewskiego oraz prezesa klubu jeździeckiego Deresz, pana Michała Adamkiewicza. Jeszcze krótkie pytanie do pana burmistrza. Jakie wrażenia? Wspaniałe, jestem w dużym szoku. Ja pamiętam przygodę z końmi, która zakończyła się dla mnie tak, że pamiętam uciekającą głowę konia na dół i potem już obudziłem się w szpitalu. Także bardzo mi miło tutaj to wszystko zobaczyć. Widzieliśmy też tę uciekającą głowę parę razy tutaj podczas konkursu, ale na szczęście skończyło się bez szpitala, bez pomocy medycznej. Ale oddaję głos członkom jury. Drodzy Państwo, Deresz nam dodał skrzydeł i tak doleciliśmy do końca trzecich zawodów skokowych imienia Jadwigi Pasturczak w klubie jeździeckim Deresz. Konkurs numer 4. Za udział bardzo dziękujemy Natalii Szkoda na koniu Poker. Drodzy jeźdźcy, proszę pamiętajcie, że nie zawsze miejsce, które się zdobywa, świadczy o tym, jaką mamy satysfakcję zjeżdżając z parkuru. Każdy, kto dzisiaj wystąpił na parkurze, ma swój Everest. Dziękujemy za udział Kajetanowi Nowak na koniu Tequila. Niestety nasz pędzący rozynek nie pokonał ostatniej przeszkody. Najlepszy czas. A, jeżeli mi podpowiada, że Kajetan miał najlepszy czas takiego konkursu, także wielkie brawa. Zawodnik postawił wszystko na jedną kartę, no niestety tym razem to się nie opłaciło. Jedna zrzutka zrzuciła go z podium. Dziękujemy za udział Zofii Chorościńskiej na koniu Juna. Tutaj gratulacje za panowanie nad koniem. Niełatwo. Gratulujemy Marcelinie Masełkowskiej na koniu Baletka. Miło obserwować uśmiechy na twarzach zawodników. I powoli zbliżamy się już do ostatecznych rozstrzygnięć. I tak, trzecie miejsce. W konkursie czwartym Deresz dodaje skrzydeł zajęła Dominika Kamińska na koniu Chianti.
Miejsce drugie w dzisiejszym konkursie zajęła Laura Tecław na Kilimandżaro. Nagrody, które są wręczane i na chwilę odbierane, przypominam, do odbioru na wozie pani Jurgigi. Tak dyskretnie właściwie rozegrały się dzisiejsze zawody. Konkurs główny. I tak, w konkursie głównym miejsce pierwsze w dzisiejszym decydującym konkursie zajęła Dominika Maniawska na koniu Black. Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy Amazonce, gratulujemy koniowi. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich uczestników konkursu numer 4. I oczywiście poproszę o rundę honorową, którą poprowadzi zwyciężczyni dzisiejszego konkursu. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście bardzo przyjemnie i że w przyszłym roku zobaczymy się tutaj znów. I tak, drodzy moi, jury dostało nagrodę specjalną bez kategorii do przydziału wedle własnego uznania. I tak, dzięki temu, że jesteśmy we trzy, bezstronnie mogłyśmy podjąć decyzję, że za największą determinację, za wyjątkowe zaangażowanie, za uśmiech nie tylko na parkurze, ale i w stajni, za uśmiech w każdym momencie przejazdu oraz jako wisienkę na torcie za strój, który był podczas przejazdu, chcieliśmy nagrodzić Lenę Maciejewską. Zapraszamy. Lena już się rozebrała, to prawda. Wielkie brawa, szanowni Państwo. Drodzy Państwo, lubię się przejść po stajni w trakcie przygotowań i widzieć, co tam się dzieje, czy jeśli są wobec siebie koleżeńscy, potwierdzam, są, to mnie cieszy, to też jest ważne. Nie tylko to, co się dzieje tutaj na parkurze, ale to, co się dzieje również w stajni. Bo jeździectwo to nie jest tylko ja i koń, ale to jest para ja i koń oraz wszyscy, którzy są z nami. Cieszę się, że ta zasada fair play u nas funkcjonuje. I teraz mamy kolejną nagrodę, którą będzie losował instruktor Zbysław. Instruktor Zbysław wcieli się na chwilę w rolę sierotki. Uwaga, bęben maszyny losującej jest w ruchu. Następuje zwolnienie maszyny. Nie sierotka Marysia, tylko sierotka Kalika. Uwaga, losowanie. Czy wszyscy pamiętają, jaki mieli numerek? Sklejone, nie ma podpatrzywania. Nagrodę w naszej loteriadzie. Loteriadowo to spirowo. Nie ma podpisu, słuchajcie, jest tak zaklejone. Tak, jest numer.
numer 17. Numer 17. Pierwsza nagroda numer 17. Proszę do użycia. Mamy jeszcze 4 nagrody. Kolejna. Numer 19. Gratuluję. Pan Zbysław świetnie się odnajduje w roli środki. Nie oddam. Zachowam dla siebie. Nie dawajcie panu Wojtkowi nagród. Teraz numer 10. Wszyscy na koniec. Ktoś tam znowu. Zostały nam jeszcze 2 nagrody. Numer 2. Kto ma numer 2? Brawo! I ostatnia nagroda. Uwaga, uwaga. Wisienka na torcie. Wel truskawka? 22! No i chłopakom się trafiło. Brawo. Dziękujemy. A ja zapraszam pana Michała Tasbira, fundatora nagród. Obręczenie. Nagród. Dzień dobry. Już panie Michale, oddajemy w pana ręce nagrody. Zdobywcy nagród proszeni są o wystąpienie i mówią, który numerek mają. 11. Drodzy Państwo, bo jeździectwo to nie jest tylko jeżdżenie konno, to również wiedza teoretyczna. A raczej komplet wiedzy teoretycznej i praktycznej. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękujemy fundatorowi nagrody, panu Michałowi Tasbirowi. Jest to nasz sprawdzony partner. Chciałbym przypomnieć, że wielokrotnie korzystamy w ramach współpracy z rodzinnym portem jachtowym Tasbirowo. W ramach tych aktywności jeździeckich, no, wszelkiego rodzaju. Chciałem przypomnieć, że ubiegłoroczny Hubertus odbywał się na terenie, częściowo oczywiście, na terenie portu, także jesteśmy bardzo wdzięczni i zadowoleni, że ta współpraca następuje. Teraz poproszę wszystkich zawodników o skupienie. Chwila dla fotoreporterów. Dzieci zadowolone, rodzice zadowoleni. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz brawa dla wszystkich uczestników. Zawodnicy wykazali się sporą odwagą. Jak widzieliście Państwo, to nie jest takie proste, żeby wystartować w zawodach. Z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować, zanim zakończymy dzisiejsze zawody, chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ich przeprowadzenie i organizację. Całej obsłudze, począwszy od jury, a skończywszy na obsłudze stajennej, bo to bez udziału tych osób i bez ich zaangażowania dzisiejsze zawody nie mogłyby się odbyć. Tak, pomoc instruktora Krzysztofa Lubiewskiego była tutaj nieoceniona. To instruktor Krzysztof wziął na siebie ciężar przygotowania zawodników, a także tutaj sprawował bieżącą pieczę nad prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniem dzisiejszych zawodów. Rodzicom gratulujemy genialnego pomysłu na prezent z okazji Dnia Dziecka. A ja w tym miejscu poproszę pana prezesa Michała Adamkiewicza o oficjalne zamknięcie i zakończenie dzisiejszych zawodów. Ze swojej strony bardzo państwu dziękuję za spędzony z nami czas. Myślę, że to był czas fantastycznie spędzony dzięki także sprzyjającej pogodzie. Myślę, że możemy liczyć na kolejne edycje zawodów, które powoli wpisują się już nie tylko w historię klubu jeździeckiego DLS, ale i fantastyczną tradycję. I na koniec chciałbym podziękować Urzędowi Miejskiemu w Koronowie, który tak dzielnie nas wspiera i to nie jest jednorazowa akcja wsparcia. I dziękuję także za dzisiejszą obecność pana burmistrza. Serdecznie dziękuję.
Proszę Państwa, wszystko, co się tak pięknie toczy, musi się kiedyś zakończyć i dzisiaj przyszedł położyć kres tym zmaganiom naszych jeźdźców, naszych wychowanków. Proszę zwrócić uwagę, jest to trzecia edycja, a ten poziom jest coraz wyższy. Jeszcze w zeszłym roku pamiętam, że obserwowaliśmy bardzo wiele nieudanych przejazdów. Teraz już jeźdźcy rzeczywiście rywalizowali. Chcieli być jak najszybsi, jak najbardziej skoczni. To nie zawsze się udawało. Niemniej jednak tą poprzeczkę będziemy podnosili z roku na rok. Trzecia edycja wewnętrznych zawodów skokowych imieniem naszej instruktorki Jadwigi Pasturczak uważam za zakończone. Wszystkim bardzo dziękuję za udział, za kibicowanie i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko jeszcze przypomnieć o odbieraniu nagród na tutaj wozie postawionym w narożniku oraz o cateringu, który znajduje się w dworku. Zapraszamy na posiłek regeneracyjny.